Cześć, z tej strony Kuba z Elmarku, a w dzisiejszym odcinku magazynu robotów porozmawiamy o tym, jak pochwycać przedmioty o dużych gabarytach, dużych masach i niestandardowych kształtach przy pomocy chwytaków podciśnieniowych. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu robotów. Jest ze mną Tomasz Olesiewicz, firma PIAP. Dzień dobry Państwu. I porozmawiamy dzisiaj sobie o chwytakach podciśnieniowych, o ich zastosowaniach, rodzajach, o ich udźwigu itd., itd. Tomku, pierwsze pytanie. Jaka jest przewaga chwytaków podciśnieniowych nad chwytakami szczękowymi? Jeżeli chodzi o chwytaki podciśnieniowe, na pewno umożliwiają nam one operowanie, podnoszenie większych ciężarów, większych gabarytów, aniżeli w przypadku chwytaków szczękowych. Drugą ważną kwestią to bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o chwytaki podciśnieniowe, nie są one wyposażone w żadne ruchome elementy, więc są po prostu bezpieczniejsze we współpracy z operatorem. Okej, okay. O tych dwóch aspektach jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast najpierw ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę powiedzieli o rodzajach tych chwytaków podciśnieniowych, no bo są takie, które korzystają ze sprężonego powietrza, z zewnętrznych źródeł tego powietrza. Są to chwytaki z rzektorem, zgadza się? Tak. I są też chwytaki z pompą wbudowaną elektryczną, które nie potrzebują tego sprężonego powietrza. Do którego z rodzajów zaliczają się Wasze chwytaki? Chwytaki, które mam dzisiaj ze sobą, jest to Picobot oraz KCS. Są to chwytaki oparte o technologię eżektorową, czyli wykorzystującą sprężone powietrze do zasilania. Jeżeli chodzi o te chwytaki i zastosowaną technologię, umożliwia nam ona wygenerowanie większego przepływu, większej wydajności, a co za tym idzie, operowanie z większą ilością produktów. Natomiast jeżeli chodzi o chwytaki z pompą, zbudowaną pompą elektryczną, no to jednak nie trzeba wykorzystywać tego medium dodatkowego, którym jest jednak sprężone powietrze na zakładzie, zgadza się. No i do tych chwytaków zaliczają się chociażby chwytaki firmy Schmalz, czyli chociażby Cobot Pump, czy też VG10 firmy OnRobot. Natomiast Tomku, ja bym chciał jeszcze Ciebie zapytać, bo ja akurat to wiem z autopsji, że Wasze chwytaki się dosyć prosto dostosowuje, kustomizuje pod aplikację. Jakbyś właśnie mógł powiedzieć, w jaki sposób to zrobić i do jakich aplikacji można dostosowywać te Wasze chwytaki? Jeżeli chodzi o chwytaki naszej produkcji, bardzo nam zależało na tym, żeby to były chwytaki jak najbardziej elastyczne, które można zastosować w wielu aplikacjach, jak najbardziej konfigurowalne. Między innymi poprzez wymianę już uchwytu przystawkowego, jak i też samych stawek. A jeżeli chodzi o chwytak piankowy, to wymiany gabarytu pianki. Okay. Nasze roboty mogą podnieść aż do 16 kg. Czy Wasze chwytaki są dostosowane do tego żeby podnosić takie ciężary o powiedzmy masie aż 15 kg? Jeżeli chodzi o chwytak przystawkowy, jest to uzależnione od przystawek, ale tak, sam chwytak jest przystosowany do tego, żeby podnosić znacznie większe ciężary. Jeżeli chodzi o chwytaki OnRobot VG10 czy Cobot Pump Schmalza, możemy je programować z poziomu panelu operatorskiego i są do tego dedykowane oprogramowania. Czy Wasze chwytaki mają również takie dedykowane oprogramowanie i czy je w taki sam prosty sposób się programuje? Tak, do chwytaków dołączone jest oprogramowanie UR-CAP, które wgrywamy do robota i możemy sterować chwytakiem z poziomu robota. Zależało nam na tym, żeby to były urządzenia tak naprawdę plug and play. Wracając jeszcze na chwilę znowu do bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to dlatego są te chwytaki bezpieczniejsze, ponieważ no, jak wynika z samej konstrukcji chwytaków szczękowych, mogą one pochwycić palce człowieka, tak? No Wasze chwytaki tego nie mają, więc jedyne niebezpieczeństwo, jakie się pojawia, poza samym robotem oczywiście i samym konstrukcją chwytaka, no to jest przedmiot. Jeżeli on ma jakieś ostre krawędzie, to wtedy
Tak, jest to uzależnione w aplikacji od przenoszonego przedmiotu. Dobrze, czyli dobrze to zrozumiałem. Dobrze, Tomku, ja już nie mam więcej pytań. Jeżeli Państwo mają, to proszę zadawać je w komentarzach. Natomiast ja bym chciał jeszcze Tomku, żebyś odpowiedział słowo o Waszej firmie, bo ja wiem, że nie jesteście jedynie producentem chwytaków do robotów współpracujących, natomiast wiem, że macie też parę innych produktów w swojej gamie. Jakbyś właśnie troszeczkę przybliżył profil. Jeżeli chodzi o asortyment dostępny w firmie PIAP, jest to, można powiedzieć, szeroko pojęta technika próżniowa poprzez całą masę przystawek, pomp ejektorowych, jak również akcesoriów i gotowych chwytaków do różnych aplikacji. Okay. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi odcinkami, jeżeli Państwo ich jeszcze nie wiedzieli. I czekajcie z niecierpliwością na następne. Będzie jeszcze więcej ciekawych tematów. Dziękujemy serdecznie, dzięki Tomku. Do zobaczenia, do usłyszenia.